granicy ze Słowacją, no, oni sobie też tam nie zdają sprawy. No, jedyne chyba pocieszenie takie gorzkie jest to, że oni są jeszcze bardziej naiwni niż Polacy, niestety. Chyba i bardziej na wschód, tym bardziej naiwni są nasi bracia Ukraińcy. Znowu, jak sobie przypomnicie historię, taka książka, Zapomniana wojna, mam na półeczce, ale nie pamiętam aktora, autora, musiałbym, e, musiałbym e, spojrzeć o właśnie tam w, w walkach wokół Lwowa i tak dalej, o Petlurze i i Piłsudskim, no i właśnie też takie stracone szanse, prawda, jak to w końcu i Ukraina skończyła w rękach ruskich, ja już nie chcę, prawda, o tych umowach Perejesławiu, chyba tak, które tam po powstaniu Chmielickiego się wykluły, no to wszystko są takie objawy na, na chyba jeszcze większe niż nasza i na tym wszyscy tracimy. No i wracając do tej Unii, no to gdzie, gdzie, gdzie tutaj, gdzie przyjąć, jeszcze nie mówiąc o tym, że oni nas po prostu mają dosyć i ja się temu wcale nie dziwię. Także czarne łabędzie, słuchajcie, nie istnieją, a jeżeli istnieją, no to naprawdę. To one są tak czarne, że nikt nawet nie wie, że istnieją, czyli nie istnieją. No co za mądrości, ta świnka. No dobrze, kończąc nasze tutaj dzisiaj ryzyko maniackie, ryzykonomię ogólną ryzykomanie ryzyko ogólną, Polecenia nasze. Poleciłem Wam tutaj kilka rzeczy, które gdzieś tam nam wpadły w ekran radarowy, co chciałem Wam jeszcze polecić. Książek, ja Wam muszę powiedzieć, leży ciągle u mnie parę książek do przeczytania, ale no, czytam oczywiście dużo. Siedzę w Twitterze i, i różne tam informacje, ciekawe artykuły o wojnie w Ukrainie, geopolityczne, geostrategiczne, chociaż nie, <laughs> nie tak mądre jak oczywiście Pan Geobartosiak, geo prawda? To jest niesamowite, słuchajcie. Coś jest takiego to jest chyba też ta kultura strategiczna, ile żeby to nazwać. Ale kultura macie, wie, ja, nie, ma jak wiecie, no, jak ktoś komuś przyłoży w parku cegiełką, to też jest kultura, prawda? Taki rodzaj kultury, prawda? Kultura ujemna, tak jak ryzyko dodalnie ujemne. I mnie zastanawia, jak ja już pomijam pompowanie, to już nie będę tutaj rozwodził się, co do tego nie ma wątpliwości. Różnych postaci. Nie chcę powiedzieć przez kogo. No wiecie, ja to tak. Wszędzie tylko widzę jakieś spiski ale logiczne to się wydaje, że tacy ludzie nabierają takiej po prostu popularności, prawda? No zresztą cała ta szajka też, która naszym rządzi, prawda? No to coś takiego jest, prawda? Że no nie jest mądrość i myślę niepopularny, prawda? Bo to, to są często jakieś gorzkie prawdy, prawda? A wręcz pesymizm, prawda? A tego nie lubimy, świnko, pesymizmu, nie lubimy pesymizmu, prawda? No jakoś to, jakoś to przecież na pewno będzie, będzie jakoś optymistycznie no właśnie i tutaj dochodzimy do poleceń. Polecenia są dwa oprócz tych poleceń. Nie czytamy książek, ale to znaczy, że ich nie słuchamy w pewnym sensie. Dana Karlina znowu, ostatnio słuchaliśmy. Słuchaliśmy Dana Karlina i on i on mówi w dwóch takich swoich dawniejszych podcastach. Jeden, jeden słuchaliśmy najpierw Human Resources, to jest o historii niewolnictwa takiej skompresowanej, m.in. o powstaniu na Santo Domingo, z której tam też, też Polacy walczyli, tam i gdzieś bombonią wysyłał zdaje się, nie? Prawda? Podobno do tej pory można spotkać ludzi o niebieskich oczach, prawda? I w krakowiackich ubrankach. no nie, chyba tak, nie? Historia niewolnictwa i tego transatlantyckiego szlaku, takiego gdzie włożono niewolników. No ciekawe, to jest ciekawe, ciężkie muszę wam powiedzieć. Mi się nawet coś kiedyś przyśniło potem, bo często w nocy gdzieś tam wieczorem słucham, może nie w nocy. I, yy, i historia niewolnictwa, wiecie, może to też jest o tyle ciekawe, że różne takie bajki, takie upraszczanie, prawda, że to jeden taki, yy, taki znowu znany gadacz kiedyś opowiadał, że to haha, ci niewolnicy, ci następcy, czy, yy, czy ci krewni jak to można powiedzieć, no, um, dzieci, dzieci, prawda? Tych niewolników, które przywieziono z Afryki, to oni są tacy frajerzy, bo kto tam, prawda, dał się wtedy złapać, prawda, że to są geny m, gdzieś w Afryce, ale to, słuchajcie, było dużo bardziej skomplikowane. A propos, polecałem Was, mam ostatnio król Leopoldzie książkę, prawda? To nie, to nie tak, to nie tak, że tam, prawda, frajerów łapano, to był cały przemysł, prawda? Straszne rzeczy się działy z niewolnictwem i i to wam muszę powiedzieć, znowu tak mi przywodzi na myśl, że to trudno być naprawdę optymistą, bo, bo jak się z historii ludzkości, nawet na to, co się teraz dzieje, prawda, jak ktoś tak czasami głębiej wejrzy w te różne informacje z Ukrainy, poczyta, to tam się rzeczy dzieją straszne, prawda. No, jak to być optymistą? Jak historia ludzi to jest nieustanna rzeź, nieustanne tragedie, no, nieprawdopodobne historie się dziejące, nieprawdopodobne ludzkie cierpienie, prawda no i czego myśmy się nauczyli, ale no, słuchamy więc Human Resources polecam do na drugi podkaścik długi, bo one są długie, po 4 godziny i dłużej Source Angels to jest z kolei taka skrócona historia wieków ciemnych i średniowiecza również Wam polecam no to też jest oczywiście historia średniowiecza, to jest w ogóle jak to historia, zresztą każda, jedna wielka jadka i jedna wielka rzeź i eksterminacja, um, też oczywiście ekspansja, ekspansja um, w Europie chrześcijaństwa i tak dalej, ale tu oczywiście nie jesteśmy historyczni, nie będziemy twierdzili, prawda, że jak tam, to wtedy w ogóle było okrutnie, prawda, ale czy teraz jest okrutny mniej okrutnie, teraz się też pali całe miasta, gwałci, morduje, prawda. Więc trudno być optymistą, chyba. Trudno być optymistą, ale znowu to stare odrzucamy na koniec, prawda? Tę starą gadkę, że to nie można być optymistą. No, trzeba być realistą, prawda? Trzeba spoglądać na świat realnie. Krótko, ale do przodu. No I to chyba byłoby na dzisiaj na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bye, 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 bye. bye, bye.